dzisiejszym będę grał w grę, opowiemy o najdziwniejszych i najzabawniejszych grach w historii gier komputerowych. Powiemy też o nowej produkcji od chłopaków z Blok Ekipy. Jesteście gotowi na tę ostrą jazdę? No to zaczynamy! Ja się nazywam Damian Wilczyński. Numer 5 to I am bread, czyli tłumacząc na język polski, jestem chlebem. I nie trzeba się chyba specjalnie domyślać, o co chodzi w tej grze. W trakcie całej rozgrywki jesteśmy kromką chleba, która, uwaga, próbuje dotrzeć do tostera. Co ciekawe, kontakt z ziemią i inną brudną przestrzenią czyni z was coraz mniej przydatną kromkę chleba, aż do momentu, w którym nie nadajecie się do zjedzenia. Będę grał w grę. Numer 4 to Ski Jumping Pairs Reloaded. Pamiętacie klasycznego Małysza? Ta gra zupełnie nie ma z nim nic wspólnego poza skokami narciarskimi. Z tym, że w Ski Jumping Pairs nie chodzi o to, aby gdzieś dolecieć. Ba, nie chodzi nawet o to, żeby coś zrobić. Po prostu w najgłupszy możliwy sposób trzeba skoczyć w parach. A czasami nie tylko skoczyć. Będę grał w grę. Numer 3 to Goat Simulator, czyli tak, symulator kozy. To gra zupełnie inna od poprzedników i bynajmniej nie dlatego, że ma jakiś cel. O nie, nie. Nie, nie, nie! Wcielamy się w kozę, która chodzi po osiedlach, skacze na trampolinach i kręci się tak zupełnie bez celu. Dlaczego ta gra jest inna od swoich poprzedników? Bo jest rozbudowana, a w ostatniej jej wersji rozwijamy naszą kozę do momentu, w którym stajemy się mikrofalą. Logiczne, prawda? A numer 2 to Takeshi Challenge. W tej grze faktycznie mamy jakąś misję. Musimy rozwiązać wszystkie zadania Takeshiego, a są to między innymi niedotykanie joysticka przez godzinę, śpiewanie piosenek karaoke czy rozwód z żoną. A po ukończeniu gry w nagrodę dostajemy oczywiście zdjęcie Takeshiego. Jednak żeby to osiągnąć, nie trzeba w ogóle przechodzić tej gry. Wystarczy zadać 3720 ciosów w otwartą przestrzeń i również wygrywamy. Będę grał w grę. I nasz numer 1 to EnviroBear 2000. Czyli gra, którą sami twórcy określają jako najbardziej realistyczny symulator niedźwiedzia prowadzącego samochód. Ma jakąś konkurencję? Nie! W trakcie rozgrywki wcielamy się w niedźwiedzia, który jedną tylko łapą musi kierować, dodawać gazu i zmieniać biegi, jedząc przy tym ryby i walcząc ze szkodnikami, które w trakcie podróży dostają się do naszego samochodu, niezwykle podobnego do poloneza. Cel gry? Dojechać do jaskini przed snem zimowym. Proste. I logiczne. Będę grał w grę. A na koniec, już nie w pierwszej piątce, ale obiecany wam dodatek od chłopaków z Blok Ekipy. Taki ziomek od gier od nas z rejonu zrobił następną, co się po prostu nazywa... Atak złomiarzy. Może to nie tak abstrakcyjna gra jak poprzednicy, ale warto tylko wspomnieć, że bronimy w niej poloneza przed złomiarzami, którzy spróbują ukraść części z naszego ukochanego szerszenia. Gra dostępna jest na telefon za darmo, więc warto spróbować dla fanu. A na koniec to, na co wszyscy czekali, czyli piękne kobiety. A, czekaj, kończymy. Aha. Nie mamy czasu na piękne kobiety. Piękne kobiety będą za tydzień, a tymczasem Borem Lasem do zobaczenia i niech gra będzie z wami. Tutaj subskrybujcie, a tu jest kolejny odcinek. Poprzedni. Okej. Kolejny. Tutaj subskrybujcie, a tu jest poprzedni odcinek.